tle leci nuta. I'm happy if you feel. Idealnie pod klimat. To jest piękne wyróżnienie, ale powiem ci, dla mnie ważniejsze jest to, że ci ludzie przychodzą na koncerty, oni są przede mną i że oni kupują te płyty, bo to jest naprawdę szacunek w waszą stronę załoga, bo w dzisiejszych czasach jest, wiesz, łatwo docisnąć, przycisnąć, wiesz, ściągnij, a to jest naprawdę szacunek dla artysty za trud, za ten czas spędzony w studio, za te wszystkie doświadczenia, za to przeżywanie, które gdzieś po drodze spotyka. Także naprawdę, bardzo Wam dziękuję za potrójny patron. W ogóle wpadł na scenę, bo to było w Gdańsku, mój wydawca, niespodzianka to była. Słyszę w słuchawce, bo mam słuchawki zawsze na koncertach. Ktoś krzyczy pull up, pull up, a to wiesz, w naszych regowych tam klimatach to jest jakby rozpoczęcie utworu na nowo. I mówię, kto to robi, nie? W ogóle, kto komuś pozwolił, żeby krzyczał do słuchawki? Nie, myślałem, że to mój kolega, staw, przyjaciel, przepraszam, staw. I nagle się okazuje, że właśnie wpada mój wydawca z potrójną patyną, a ja oczywiście o tym nie wiedziałem. Melon, żeby to był ostatni raz. I słuchaj, wpada na tę scenę, ja nie wiedziałem, co powiedzieć, nie wiedziałem, co zrobić, po prostu mnie zacięło tak... No już, i tak właśnie stałem. Powiem ci, że to jest mega wyróżnienia, aczkolwiek dla mnie ważniejsze jest to, że właśnie ci ludzie, że oni są, po prostu, że są na koncercie. To jest najważniejsze. Ja wtedy mam z nimi, wiesz, to jest jak spotkanie, to nie jest tylko odśpiewanie piosenek, które i pójść sobie do garderoby, ale to jest spotkanie, ja lubię na nich patrzeć, lubię, jak oni słuchają, jak, wiesz, gdzieś tam znikają te bariery między nimi, nie wstydzą się, bo na początku, wiesz, to i tak... Wstydzą się, a potem, wiesz, patrzy jeden na drugiego, ale jest energia, wiesz, o to właśnie chodzi.